nie jestem rodzicem, więc niewiele mogę powiedzieć o przeżyciach, jakie dotykają rodziców chorych dzieci. Ale jestem synem i wiem, jakie każda nieplanowana wizyta rodziców u lekarza wywołuje we mnie odczucia. Zawsze jest jakiś niepokój, a czasem taka bezradność. Bo chciałby człowiek coś zrobić, ale ma związane ręce. W takich chwilach potrzeba jest, żeby ktoś mnie wysłuchał, bym mógł odjąć sobie choć trochę zmartwień. Jest to także okazja, żeby zobaczyć, czy moja wiara jest na tyle mocna, by przyjąć każde rozwiązanie i ewentualność. Zawsze możemy szukać pocieszenia w Słowie Bożym, nawet nie wychodząc z domu. Tylko czy to mi wystarczy? Jeśli widzę i słyszę o różnych cudach Jezusa, tym bardziej jestem otwarty na Jego obecność. To samo uczynili mieszkańcy Kany Galilejskiej. Widzieli znaki, skosztowali wina, które było wcześniej wodą. Chcieli kolejnych znaków. Lecz Jezusowi nie chodziło o czynienie cudów fizycznych. Chciał uczynić cuda bezpośrednio w ludzkich sercach. Chciał odkryć przed nimi miłość Ojca. Dlatego tak oschle potraktował urzędnika, który cały dzień musiał poświęcić na drogę z Kafarną, żeby przyjść do Jezusa. Jezus sprawdza najpierw, czy urzędnik przychodzi do niego jak do lekarza, czy do Mesjasza Bożego, mogącego uzdrowić jego syna. Ten człowiek przybył, bo wiedział, że aktualnie ludzkie możliwości ratowania jego syna skończyły się. Jedynie boska interwencja może zapobiec rozpaczy. Ciężko to było mówić o widzialnym znaku, bo osoby, która miała być uzdrowiona, nie było w tłumie. Mało jest tych cudów na odległość. Stąd prośba: przyjdź, Panie, do mnie. Jest to nie tylko zaproszenie do domu. Jest to przede wszystkim zaproszenie do własnego życia. Judejczycy, zwłaszcza arystokracja, nie byli skłonni do wiary w jedynego Boga, bo pochłonęły ich grecko-rzymskie zwyczaje. Tym bardziej słowa urzędnika zasługują na uwagę: przyjdź, Panie, wypełnij mnie wiarą, która potrafi zmienić moje życie. Wiarą, która widzi więcej niż dostrzegają oczy. Wiarą, która zmienia wszystko. Według Jezusa jedynym warunkiem dokonania takiego cudu była wiara w Jego moc. Nie widzieć cudu, a uwierzyć Słowu, to także cud. Niedługo trafimy do Wieczernika, wieczór po zmartwychwstaniu i zobaczymy postawę Tomasza. Nie widział Jezusa, a tym samym nie wierzył słowom braci. Urzędnik uwierzył. Uwierzyli jego słudzy. Uwierzyła jego rodzina. Wszystko stało się na słowo. Słowo nie byle jakie. To nie było słowo wypowiedziane na odczepnego. Było to słowo, które zostało wypowiedziane z całą stanowczością. Twój syn żyje. Jeszcze to ponaglenie. Idź! Ono może sugerować, że trzeba szybko złapać się konkretów, dokonać wielkiej przemiany, by nie wkradły się wątpliwości. To nie chodzi o kierowanie się emocjami, ale bardziej o szybką reakcję na propozycję. My wciąż obliczamy, dodajemy, odejmujemy, dzielimy, mnożymy w naszym życiu. Takie zimne kalkulacje tego, co powinno się zrobić, a czego nie, bo przecież się nie opłaca. One wprowadzają w nasze życie poczucie smutku i marazmu. Nic od nas nie zależy. Wszystko nie ma zatem najmniejszego sensu. Bo to, co na papierze i w naszej głowie, nijak się ma do tego, co się dzieje w naszym życiu. Jezus nie kalkulował. Wiedział, że nasze życie zależy od wielu czynników. Od otoczenia, ludzi, postaw. Wzywał do tego, by być sobą. Ba, sam to robił. Przez swoje otwarte serce dawał nadzieję wszystkim, którzy tego potrzebowali, by zmienić swoje serce i podejście do codzienności.